to jeden z tych obowiązków, które posiadacze biletów okresowych zakodowanych na karcie SKUP krytykowali od dawna. Jest to dosyć uciążliwe, ponieważ te kasowniki też nie zawsze są włączone i czasami po prostu w połowie trasy nagle cały autobus rusza w stronę tego kasownika, no i jest to na pewno dyskomfort w podróży. Na przykład dla osób niepełnosprawnych to jest jak najbardziej, dlatego że no, sama pani rozumie, że zdolności są ograniczone bardzo, a ludzie się gromadzą przy wejściu. Od 1 kwietnia korzystający z okresowych biletów bez limitu przejazdów nie będą już musieli odbijać karty przy wchodzeniu do autobusu czy tramwaju. Na tym jednak nie koniec zmian, które pojawią się wraz z nową taryfą KZK GOP. Wycofane zostaną wszystkie bilety z limitem przejazdów oraz niektóre rodzaje biletów bez limitu przejazdów, w tym bilety 48-godzinne, 5 oraz 14-dniowe. Zakończona zostanie promocja 5% zniżki za regularne odbijanie karty SKUP. Obniżone zostaną ceny biletów okresowych bez limitu przejazdów od około 4 do ponad 20%. To jest pewien kompromis, ponieważ te taryfy trzeba było napisać od nowa, tak żeby była jednolita dla obu organizatorów. Dlatego zmiany dotyczą zarówno taryfy naszej, jak i taryfy tyskiej. Mamy nadzieję, że pasażerowie chętnie będą korzystali z tych biletów. Tu rzeczywiście są te bilety tańsze od tych, które były do tej pory dostępne. Pasażerowie KZK GOP dodatkowo mogą jeździć komunikacją MZK Tychy, więc zakres uprawnień tych biletów oczywiście się rozszerza. Pasażerowie korzystający z biletu z limitem przejazdów, którego ważność skończy się po 1 kwietnia, mogą go wykorzystać do końca terminu zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Podobają Ci się informacje Silesia Flash? Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i oglądaj codziennie nasze newsy i serwis. Bądź zawsze na bieżąco, podziel się ze znajomymi na Facebooku. Jeszcze więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.tvs.pl.